No dalej, nie wstydź się. Dzięki. Nigdy nie przykleję na to plastra. Mogę takie samo? Jesteś smaczna. Kto następny? Co to jest? Hej, patrzcie! Przyszliście mnie odwiedzić? Hej, cześć, kochani! To okropne! Cześć! Nie martwcie się, policzek cały czas mi odpada. Chwila, co jest nie tak? W nogi! Ratunku! Au! Sesja autografów dobiegła końca. Hej, gdzie idziecie? Szykowałam się cały dzień! Nikt nie chce już się ze mną przyjaźnić. Dlaczego? No, dlaczego? To kto zdobywa całą sławę? No, chyba już wiem, jak zdobyć popularność. Uhu! Wreszcie wyjdę z tego grobu! Od czego by tu zacząć? Fryzura. Potem kły. I oczywiście peleryna. Mój plan jest gotowy. Tylko 3 kroki dzielą mnie od bycia popularną. Hej, dlaczego tu jesteś? Sesja autografów dobiegła końca. Wow, to moja pierwsza przyjaciółka! Wkrótce będę wampirzycą, tak jak ty! Oczywiście, Mia, zrobię z ciebie najfajniejszą wampirzycę na świecie. Dzięki, nie mogę się doczekać. Powiedz to jeszcze raz, nie słyszę cię. To jest to miejsce. Na regale jest coś, co ci pomoże. Wow, dzięki, laleczko. Teraz spójrzmy na twoją niespodziankę. To wampirza kosmetyczka. Wow, dzięki, kochana. O, poczekaj, laleczko, odezwę się. Bardzo interesujące. Jest tak wiele rzeczy. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wow! Och, minęło dużo czasu, odkąd patrzyłam w lustro. Odejdź z strachu na wróble. Prawdziwy wampir musi mieć idealną skórę. Dobra, zaczynamy. Uważaj, trądziku. Masz przechlapane. Och, co za ulga. Dobra, robaku, jadłeś mnie. To teraz moja kolej. Ale nie, to większa przekąska. Może powinnam zrobić zupę? Dokładnie. Dodam trochę wody. Wow! Ale fajne. Za wcześnie na relaks. Może pomoże krem przeciwzmarszczkowy. Ale zaraz, nie potrzebuję tego. O, czy to jeszcze świeże? Dalej! Uff, linienie zaczęło się wcześniej w tym roku. Czas odświeżyć moją nową skórę. Och, potrzebuję tutaj całego młynka, a nie serwetki. I dlaczego w kosmetyczce nie ma detergentu? Oszczędziłabym mnóstwo chusteczek. A! Co, laleczko? Nie gniewaj się, wiem, co robić. Zamieniam się w słuch. W kuchni jest pralka. Dlaczego nie powiedziałaś od razu? Ale to trochę niezwykłe. Musisz spróbować. A! Teraz rozumiem, co oznacza pranie mózgu. Gotowe. Muszę tylko znaleźć przełącznik. Wybiorę tryb delikatny. Jestem damą. Jak długo mam czekać? I musi być suche. Mia, wszystko gotowe, możesz otworzyć. Dzięki, laleczko. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. O, jest to wiele lepiej. Kochani, widzicie różnicę? Czy naprawdę byłam taka brzydka? To straszne. Znów czuję, że żyję. O nie, wciąż mam trądzik. Teraz jeszcze łatwiej go zobaczyć. Dobrze, że mam laleczkę i jej zestaw. Zobaczmy. O, mogę to wykorzystać. O nie, zaraz mnie ugryzie. Au, to wcale nie pomaga. No dalej, musi być coś na trądzik. Wow, nie mogę w to uwierzyć. To bąbelkowa maska. I ten zapach. Nie wątpiłam w ciebie, kosmetyczko. Teraz ostrożnie nałóż maskę na twarz. O, nie spodziewałam się, że użyję jej tak dużo. Ja też chcę maskę. Jest tu jeszcze jedna. Spójrz, tylko dla ciebie. Pomogę ci. O, jak miło. O, chyba już słyszę, jak bulgocze. Ale łaskocze. Gotowe. Teraz mały masaż, żeby ujędrnić skórę. Dobra, gotowe. Skóra jest taka gładka. Już zapomniałam, jak to jest. Hej, zapomniałaś o kimś.
Ale super wyglądasz. No, oczywiście, że ci pomogę. I jak? Co myślisz? Jestem wspaniała, co? O, wygląda na to, że maska uczyniła cię za młodą. Co to za zapach? Nie wyrzuciłam śmieci? Trumtrix są tacy śmieszni. O, laleczko, widziałaś ich nowy filmik? Czekaj, czy ten zapach dochodzi ode mnie? O, to 50 odcieni żółci. Mam pomysł. Wiem, że nie można jej dostać na cmentarzu. Dzięki, laleczko. Potrzebuję więcej niż jednej tubki. Opróżnijmy pierwszą. O, jest jak mokra ziemia. Chwileczkę, coś jest w środku. Zombie Ken! Cześć, skarbie! Pomożesz mi zostać wampirzycą? Laleczko, aż pęka ze szczęścia! Jeszcze nie widziałeś mojego uśmiechu. Nie mogę opuścić ani jednego zęba. O, tak bardzo za tym tęskniłam. Mam nadzieję, że to pomoże. Uhu, mój hollywoodzki uśmiech powrócił! Wyglądasz fantastycznie, kochana. Hej, chcesz żart? Spójrz, jestem teraz Zombie Ken. Co o tym myślisz? Czas wrócić do mojego planu. Myślę, że peleryna jest następna. Tak, te łachy nie wyglądają jak peleryna. Trumtrix. Teraz jest znacznie lepiej. Tylko nie upadnij mi do stóp. Zęby są białe, ale wciąż brakuje kłów. Może powinnam iść do dentysty? Hej, Mia, chyba zombie nie mają ubezpieczenia. Spróbuj tego. Dziękuję, laleczko. Znowu mnie uratowałaś. Zobaczmy, co tu jest. To zestaw dentystyczny do zabawy. Ciekawe, gdzie stracił zęby. Myślę, że muszę to dodać tutaj i nacisnąć. Tak, ząb jest gotowy. Poćwiczę na pacjencie. To kły dla mnie. Myślę, że są za duże. Hej, laleczko, ugryzę cię. Co? Głowa wampira! Pomocy! Hej, co z nią jest? Ona naprawdę jest taka wrażliwa? Te kły pasują idealnie. Muszę je przymierzyć. Doskonałe! Teraz jestem wampirem. Wow, nie poznaję cię! Kochani, zgadzacie się? A może lepiej by mi było jako zombie? Czysta skóra jest taka błyszcząca. Nienawidzę tego. Muszę dodać trochę bladości. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. O, Hagi, zawsze będziemy cię pamiętać. Byłeś dobrym przyjacielem i cudownym proszkiem. Czekaj, nie, niebieski tu nie pasuje. Spoczywaj w pokoju. Jesteś moją jedyną nadzieją, Bambalino. Pomożesz mi, prawda? Jesteś taka słodka. Będziemy razem świetnie wyglądać. A teraz też jesteś wampirem. Laleczko, czy to ty? Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Mówisz o tym? Nie martw się, to żart. To tylko mąka w słoiku. Uff, przestraszyłaś mnie. Bardzo śmieszne. Tak, teraz jestem bułką. Okej, gotowe. Hej, kto to? To mój plecak. Laleczko, dlaczego? Prawdziwy wampir nie chodzi z torbą na śmieci. Masz rację. Potrzebuję czegoś fajnego. Zobaczmy, czy mogę udekorować ten. Zgubiłaś coś, ślicznotko? Czego chcesz? Tylko mnie nie dotykaj. Bierz, co chcesz. Swoją drogą. Wyglądałbyś dobrze na moim plecaku. Chcesz mnie narysować? Nie mam nic przeciwko. Myślałam, że cię tym zmiażdżę, ale to też dobry pomysł. Weźmy papier kraftowy i wytnijmy koło. Teraz tniemy materiał. Ciach, ciach. Łączymy części ze sobą. Oczywiście klejem na gorąco. Trumtrix i boki gotowe. Zaginamy drut, aby zrobić nogi pająka. I robimy z nich futrzaki. Złóż razem wszystkie części torby pająka. Możemy też dodać oczy. Wygląda tak realistycznie, ale muszę to jakoś nosić. Odwróćmy to i zróbmy paski. Trumtrix! I przymocuj wszystko gorącym klejem. I jak? Czy ten plecak jest dobry dla wampira? Wow! Świetna robota, kochana! O, też mi się podoba. Stary plecak idzie na śmietnik. Ostatnim krokiem jest fryzura. A co z moją? Hej, coś się pali! La, 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 robię loki. Laleczko, wszystko spalisz. Jestem aż taka gorąca? Laleczko, zamknij oczy. Hej, żartowałam. Przestań. Wszystko w porządku? Mogę wziąć twoją lokówkę? Tak, Mia, mogłaś poprosić bez pokazu ognia. Uważaj, jest bardzo gorąca. Myślę, że nadszedł czas na zmianę stylu.
Wow, jest cudownie! Laleczko, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Może jest coś jeszcze? Wow, to gadżet do plecionki. Muszę spróbować. Tak szybko i tak schludnie. Gdzie to było wcześniej? Te małe pierścionki wyglądają tak ładnie. Myślę, że laleczka nie będzie miała nic przeciwko, jeśli je pożyczę. Swędzi mnie ucho! To okropne! Odkopałam pokłady siarki. O nie, moje paznokcie! Nie wiem, co jest gorsze. To straszne! Potrzebuję kosmetyczki. Coś musi być w środku. Nie mogę w to uwierzyć. Dokładnie! Widziałaś moje paznokcie? Wow, kto ci robił paznokcie? Są super! Dokładnie tego szukałam. Cześć, miło cię poznać, jestem Mia. Cześć! Hej, spokojnie, nowicjuszko. Wyrwisz mi rękę. Nie, proszę. Zaprzyjaźnijmy się. Lepiej nie. Szalona dziewczyna. Zawsze dostaję to, czego chcę. Jesteśmy w domu, dzieci. A teraz czas oddać was w lepsze ręce. Najpierw muszę wzmocnić paznokcie. Jak ciasno. Świetnie. Teraz nakładamy gorący klej na bazę. Ale uwaga. Zanim klej zaschnie, przyklejamy paznokieć. Wow, to najlepsze paznokcie, jakie w życiu miałam! Och, byłam tak zajęta tą metamorfozą, że zupełnie zapomniałam o jedzeniu. Czas na przekąskę! Czuję żarcie. To tutaj! Tak, stąd ten zapach. Dobra, nie brudźmy sobie paznokci. Laleczko, zjadłaś wszystko? Były 3 pizze. Zostaw mnie w spokoju, jestem tak pełna, że zaraz pęknę. A co ze mną? Czekaj, chyba miałam gdzieś zapas. Wow, nie świeciło, kiedy to ostatnio widziałam. I ładnie pachnie. Ryba z mikrofali. To dokładnie to, czego potrzebuję. Cóż, smacznego. O, naprawdę tu utknęłaś. Nie martw się, pomogę ci się wydostać. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję. To musi być prawdziwy przysmak. Rodzinny przepis na rybę w galarecie. Jest bardzo dobra dla skóry. Chodźmy! Czy to ryba? Tak i... Uważaj, bo się zakrztusisz! Nie mów do mnie, kiedy jem! Mówiłam! Uff, jestem pełna! Spoko, ale więcej bym nie zjadła. Och, zapomniałam o ustach. Myślę, że worek krwi je rozjaśni. Nałożę trochę na palec, a potem na usta. Słone! Co jest nie tak? Mia, kto tak robi? Mam lifehack specjalnie dla ciebie. Pokażę ci. Ten TikTok już jest wiralem. Super! Spróbujmy. Różne błyszczyki. Co dalej? Zanurz pędzelek z balsamem w brokacie. Tak, teraz inny kolor. Mieszamy wszystko. I co dostajemy? Wow! Nie mogę się doczekać. Wygląda świetnie. Dzięki, pójdę za tobą. Gdzie ona jest? Patrzcie! Mia! Mia! Tu jestem! Nadszedł ten dzień! Kochają mnie! Mia, jesteś najlepsza! Mogę autograf? Ach, ugryzła mnie! Co? Moi sąsiedzi? Hej, nie bójcie się, wszystko jest w porządku! Dam sobie z nimi radę! Hej, kolego! Jak tam pod ziemią? Wszystko gra? Powodzenia i nie nudź się tam na dole. Mia, jesteś prawdziwą bohaterką. Zrobisz sobie ze mną zdjęcie? I jeszcze jedno dla mamy. Dziękuję. Pozwól mi to podpisać. To następny. Cieszę się, że cię widzę. Do zobaczenia. Pa! Mia? O, cześć, chodź. Mia? To naprawdę ty? Mogę prosić o autograf? Jesteś tak popularna, że nazwę twoje dziecko moim imieniem. Wow, spójrz na tę dziewczynkę. Au! Ugryzła mnie. Patrz! Och, to takie niezręczne. To wypadek. Dobra, myślę, że czas odpocząć. Dalej, Karola, powinnaś iść tam. Włóżmy je do kurtki. Mam nadzieję, że Gab nie będzie zazdrosny. To w końcu jego rzeczy. Świetnie. I oczywiście potrzebujemy ładnej twarzy. Wygląda realistycznie. Kochanie, rusz się. Och, tak bardzo cię kocham. Co? Dlaczego jest tak jasno? Telewizor?
Już nie zasnę. Jak on to włączył? W każdym razie potrzebuję maski. Nietoperze też lubią żyć w ciemności. Duże i małe. Musimy je połączyć. Nałóżmy gorący klej wzdłuż konturu małej myszki. Świetnie. Teraz tylko przymocujmy gumkę. I nic nie przeszkodzi mi w spaniu. Jak w starej dobrej trumnie. Co bym chciała? To taki trudny wybór. Kochanie, co myślisz? Co byś zjadł? Powiedz coś. Dobra, muszę wybrać sama. Wszystko wygląda tak pysznie. Chipsy czy oczy? Muszę zrobić coś smaczniejszego. A oto pierwszy składnik. Kotku, pożyczę to od ciebie. Świetnie. Co jeszcze mamy? Słodycze. To powinno być ciekawe. Kochanie, spróbuj. O, pomidor. Wampiry nie mogą obejść się bez czerwieni. I jak mam to podnieść? Nie sięgam przez ten brzuch. Nie ruszaj się. Potrzebuję pomocnej dłoni. Pierwszy związek robotów i wampirów. Wygląda na to, że to mam. Dobrze się spisałaś. Chyba się dogadamy. O, to jest dobre. I nogi. Wreszcie. Nie mogłam się tam podrapać. Pozwól, że uścisnę ci dłoń. Czas usiąść przy stole. Zrobię ci kanapkę. To musi być pyszne. Już się widzę we wszystkich książkach kucharskich. Bu! Dobra, jedzenie to nie zabawa. Czas skończyć mojego burgera. Gdzie ja je położyłam? Ach, tu są. Zawsze tam zostawiam sałatę. Prawie gotowe. Stworzyłam kulinarnego potwora. Nie mogę zostawić tego potwora na wolności. Muszę się z nim rozprawić. Robi się ciężko. Och, są doskonałe. Jakie to pyszne. Czas wstawać. O, jest tak zimno. To nie zadziała. Założę skarpetki. Nie tylko ciepło, ale i pięknie. Nie sięgam. Jak je założyć? Dobra, ostatnia próba. Złapię. O, złapałam. Lepiej nie wchodźcie mi w drogę, skarpetki. Nie wiedziałyście chyba, że mam skarpetkowego pomocnika. Szybko się z wami rozprawi. Och, o wiele lepiej. Jesteś niezastąpiony. Bez ciebie byłoby tak zimno. Dobra, czas iść. Wow, jakie piękne. I to na wyprzedaży? Wezmę to. Tak szybko? Zobaczmy, co mamy. Na żywo jest jeszcze ładniej. Nasze dziecko to pokocha. Co to jest? A psi! Nadal wyświetlają tę reklamę? Wygląda na to, że ten płaszcz przeciwdeszczowy nie jest dla dzieci, tylko dla zwierzaków. A psi! Potrzebuję apteczki natychmiast. Butelka aromatu. Najlepsze rozwiązanie dla alergików. Chcecie taką butelkę? Pokażę wam, jak ją zrobić. Zaczynamy! Wlej czerwony płyn do butelki z miodem i udekoruj butelkę koronką. Przymocuj pasek pistoletem do klejenia. Owiń sznurek na górze. Więc nasza butelka będzie jeszcze bardziej przypominać wampira. A dla elegancji zawieszamy to na naszyjniku z pereł. Znowu potrzebujemy pistoletu do klejenia. Udekorujmy butelkę małymi kwiatkami. Proszę bardzo. Łatwizna, prawda? To już piąta szklanka. Bilans wodny jest teraz bardzo ważny. Hehe, mam lepszy pomysł. Jedna szklanka krwi. I jeszcze jedna. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję. 1000 razy wygodniej. Skończyło się? O nie! Ale mogę napić się wody z lodówki, to też jest okej. O, to chyba już było za dużo. O, a nie mówiłam, że to genialne? To perpetuum mobile! Chipsy są najlepsze. O co chodzi? Dziecko chyba nie lubi tego, co ja. Tylko się nie denerwuj. Kiedy wszystko się zacznie, muszę być gotowa. Muszę spakować torbę do szpitala. Wezmę tylko to, co potrzebne.
pieniądze, kości, dokumenty. Wszystko się przyda. Mam nadzieję, że będę gotowa na czas. Gotowa! Wow, to chyba już! Świetnie! O, dlaczego ja wcześniej tego nie zauważyłam? Potrzebuję czegoś innego. Jabłko da radę. Spróbujmy zrobić z tego chipsy. Wystarczy posiekać jabłko. Wow, dużo tego. Trum, trik, suszone jabłka. Dobra, kochani, to jak chipsy, ale o wiele zdrowsze. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Mam kogo zapytać. Nie ma pytań, na które tablica Ouija nie odpowie. Wampir? Wiem! Ale jaka płeć? Chłopak czy dziewczyna? Odpowiedź niejasna. Ach, nie możesz mi po prostu powiedzieć. Doktorze, witam ponownie. Witam. W czym mogę pomóc? Zapraszam. Zaraz wracam. Coś się dzieje? Chcę poznać płeć dziecka. Oczywiście, że to możliwe. Dziękuję, doktorze. Uff, jestem taka podekscytowana. Proszę oddychać. Wszystko w porządku. Więc? Karolina, to boli! Spróbuj tego. Okej, są jakieś wyniki? Dziękuję. Spójrz, to jest chłopak. Gabriel, słyszałeś? Będziemy mieć syna. To chłopiec! Wybraliście już imię? Jeszcze nie. Kochanie, nie mam pojęcia. Nie ma pojęcia. Kochani, jakie jest najlepsze imię dla naszego synka? Napiszcie w komentarzach. Dziękujemy. Gabriel. Morticia, jesteś. Gotowa na sesję? Czekałam na to cały tydzień. Dobra, uśmiechnij się. Odwróć się. I działa? Dobrze wygląda? O, mogę to założyć? Oryginalne. Czy na pewno ładnie wygląda? Absolutnie. To już koniec? Tak, tylko spójrz na to. Czy nie jesteś piękna? Morticia, żartujesz sobie? Te zdjęcia są okropne. Nie, nie, Karolina. Nie możesz się denerwować. Jeszcze nie zrobiłam obróbki. Trum, trik. Przyjrzyjmy się teraz. Wow, właśnie tego chciałam. Widzisz? Dobra, kochana, muszę lecieć. Pa, i nie zapomnij do mnie zadzwonić. O nie, chyba się zaczęło. Dobra, Karola, powinnaś być na to gotowa. O nie, to nie ta torba. Z drogi kobieta tu rodzi. To pilne. Okej, jesteśmy. Kochanie, jak się czujesz? Nie widzisz? Proszę pani, da pani radę. Proszę na niego spojrzeć. Chcecie podtrzymać dziecko? O, mój synek, tak bardzo cię kocham. Gratulacje. Mamy tyle do zrobienia. Gabryś, daj mi dziecko. Dzięki, doktorze. Jesteś najlepszy. Morticia, spójrz na naszego synka. Jaki słodki. Ja też jestem w ciąży. Tak się cieszę razem z tobą. Masz, to ci pomoże. Pa! Wow, to dużo pracy. Ale będę się bardzo starać dla mojego przyszłego dziecka. Zobaczmy, co tu mamy. Dwie kreski. Nie wierzę własnym oczom. Czy wiesz, co to oznacza? Jesteś w ciąży. Tak, wiedziałam. Wybiorę imię dla dziecka. To ci nowość. Muszę pokazać panu. Co to jest? Tak, rączko? Pokaż mi to. Mamma mia. Tato, kupisz mi piłę łańcuchową? Ciekawe. Tatuś upadł. To takie smutne. Co to jest? Tatuś jest w ciąży? Gdzie go zostawiłam? Aha! Co za niespodzianka! Kochanie! Tak, kochanie? Pomóż mi zapiąć sukienkę. Tak, skarbie. No dalej, już prawie! Uff, niech to wszystko diabli! Wiem, jak to naprawić. Kluczem tego nie zrobię. Mistrzu wszystkich zawodów, do dzieła! To nie to. Myślę, że to nie wina zamka. Zobaczmy. Moja droga, proszę, nie ruszaj się. Och, jak słodko. Czy to ostatni kawałek? Chcę więcej. To było moje. No, w porządku. Jak mi idzie? 6 miesięcy? Ja też nie byłem na siłowni od 6 miesięcy. To moja czekoladowa rocznica. Jestem w świetnej formie.
nie spójrz na te plany. Gdzie jest... O! To najlepsze miejsce na łóżeczko. Skarbie, czy ty też to widzisz? Tak, zdecydowanie nie będzie miała nic przeciwko. Zrób miejsce dla noworodka. To tylko by tutaj przeszkadzało. Hej, co robisz? Właściwie to moje rzeczy. Dobra. To też są moje zabawki. Skarbie, możesz zatrzymać tylko jedną zabawkę i nic więcej. Ale, kochani, potrzebuję waszej pomocy. Pomóżcie mi wybrać. Pająk, Pikachu czy Hagiwagi? Skomentujcie poniżej i powiedzcie mi, kogo byście zatrzymali. Tak będzie dużo szybciej. Czy to wszystko? Cóż, wygląda czysto. Moje kochanie. O! O, moje plecy mnie dobijają. Pozwól mi to naprawić. Skarbie, masz złote ręce. Wiem, kochanie. Znowu się zaczyna. Kraty? Dodam drut kolczasty. Zobaczmy. Au! Świetnie! Wsadźmy tu pająki, żeby odstraszyć robale. Jadowite są ładniejsze i bardziej niebezpieczne. Nie zapomnijmy o prądzie. Cóż, moje plecy są wyrównane. Teraz możemy wrócić do... To za moje rzeczy i zabawki. Wow, nie będzie problemu z bezpieczeństwem. Tylko niczego nie dotykaj. Wow, kochani, jesteś najlepszy. Naprawdę? Tak, nawet o tym nie marzyłam. Co? Och, znowu porażka. Och, Morticio. Au! Tylko się nie ruszaj. Wendy, czy to ty? Nie, wujek Eustachy. Przyniosłem wszystko. Czy to wystarczy dla dziecka? Okej. Próbujesz sprawić, żeby wody mi szybciej odeszły. Mały sparring. Jak za dawnych czasów, co? Nie ma mowy. Dobra, w takim razie piłka do ćwiczeń. Nie! Dlaczego? Patrz! No dalej. Znowu Eustachy Wednesday? Mam czyste ręce. Nieważne. Dobrze, Gomez, mam nadzieję, że ci wygodnie. Dokąd idziesz? Bo mi na pewno wygodnie. Ha! Pomocy! Nareszcie mogę wrócić do projektu. Udało mi się przetłumaczyć eliksir alchemiczny z książki mojej babci. Zmieszajmy bagienną wodę z tłuszczem z ropuchy. Im więcej dodam, tym więcej wyjdzie. Mydlany rubin? Zrobiłam ci gorącą kąpiel. Czy to naprawdę zadziałało? A nie mówiłam? Zrobiła mnie to Beża. Zostań tam, a ja zamówię trochę mydlanych rubinów. Au! Ciekawe. Co my tu mamy? Wypiję całą twoją krew. Wiem, gdzie jej miejsce. No, no, no. Mech, taśma. Drum trick. Zabawka gotowa. Morticia, musisz to zobaczyć. Czekaj, odleciało? Chwileczkę. Spójrz. Wow, jesteś taki kreatywny. Koniec. Mam tego dość. Mam dość. Nie jestem lekarzem, ale mogę dać ci zastrzyk. Gomez, nie znasz nowej zasady? Żadnych ostrych ani spiczastych rzeczy. Więc zabieram ci to. To jest twój miecz. Masz. O, w porządku. Chcesz balon? Spróbuj najpierw go wziąć. Czas na moją przekąskę. Smacznego. Nie rozumiem. Czy to mucha? Gomez! Tak, kochanie? Już mam ją na celowniku. Trum trik. Chodź tutaj. Nie uciekniesz ode mnie. Koniec czasu. Och, mężczyźni. Co? Trzeba było tak od razu. Ale to nie fair. Ach, jestem pewien, że to pokocha. Moja droga, życie z tobą jest jak jedna wielka impreza. Mam ich dość. Mam pomysł. I na cześć tego czeka cię wspaniała niespodzianka. Voila! O, kochanie! O, o, jak to się stało? Spróbujmy. Mniam! To obrzydliwe! Fuj!
Pocałuj mnie, mój słodki. Nie, no co ty, kochanie? Wkurzają mnie. Tej nocy mogę wszystko. W końcu to moja impreza. Tort już jest, potrzebuję świecy. Jest tak ciasno. Może ta będzie pasować. Patrz. O, w sam raz dla Wednesday. Jest trochę duża, ale też może być. Ogień naszej pasji. Wow, aż iskrzy. To będzie niezapomniany prezent. 100 lat, 100 lat. A teraz? Częstuj się, Morticio. Dziękuję, kochanie. Najsłodszy kęs. Pycha. Państwo Adams. Przyjrzyjmy się waszemu dziecku. Dobrze, chwileczkę. Mamy sygnał. To zaraz. Jak to możliwe? Hej, gdzie jest urządzenie? Młoda damo. Pająk potrzebuje USB. To nie jest zabawka. Pani Adams, zaczynamy. To trochę potrwa. Za kilka minut będzie wynik. Wow, gratulacje! To chłopiec! Och, wiedziałem. Pani doktor, uczyniła mnie pani najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A ja?